przede wszystkim bardzo by się nam marzyło, żebyśmy bezawaryjnie przejechali ten rajd. No i będziemy chcieli walczyć. Wiadomo, że w tym roku się nie liczymy, ale traktujemy już tą końcówkę roku jako dobre przygotowanie do przyszłego sezonu. No i na pewno nie będziemy się podawać, będziemy cisnąć od pierwszego S-u. Taki rajd mało znany dla wszystkich. No jest dużo prostów, dużo oporów, są też miejsca troszkę techniczne. Zobaczymy, na pewno będzie bardzo szybko.